Dwie godziny, prawda, później. Na mnie
dziwnie spodełał, ten patrzył. No, to koleś szedł do sklepu, wziął zakupy i wyszedł. Ja byłem szokiem. Pierwszy raz spotkamy się z czymś takim, chociaż nigdy nie zdarzyła nam się taka sytuacja. Mój instynkt mnie zawiódł i na następny raz już go miałem. Zastawiłem na niego pułapkę. Otóż kupiłem 4 opakowania ibuprofenu. Zgryzłem wszystkie tabletki ze sobą w jedną wielką kulę i postawiłem ją na bracie. Jak koś przechodził, nie? I powiedział tak. Ujacie, jaka wielka kula ibuprofenu. Wyskoczyłem z salady i walnąłem go moją paską do przerastania naleśników, którą to podarował mi mistrz zakonu rykających reniferów Albrecht von Chaos. W ostatnim wydaniu magazynu Nesquik. Chopaki. Dobra, mówisz na Cini Minis. No dobra. Ukazała się wiadomość na temat pobicia rekordu świata w trójboju szkolnym. Wysiadywanie mu w szafce na czas, nurkowanie mu w sedesie oraz swobodne spadki z wysokości w sztafecie. Uczeń jednego z krośnieńskich liceów nie osiągnąłby jednakowoż takiego sukcesu bez pomocy 2 wolontariuszy z klubu Pomoc na Dłoń. Yeah.
nie nagryje na Pomorzu, prawda? Jakieś niepogadanie ze mnie robią. No, to wszystko po 18 u Krzysia. Ja nie wiem. Może też lubię wypić, ale żeby wypić i chodzić, to sporadycznie. Na wszystko. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Życzymy miłego wieczoru. A teraz zapraszamy na reklamę samochodową. Thank you.